Witam was bardzo serdecznie w kolejnym serialowym rozkładzie jazdy. Tym razem już na listopad 2022 i proszę państwa, co to będzie za listopad? Czeka nas kilka naprawdę mocnych premier serialowych, na które czekaliśmy już zresztą od bardzo dawna i my już szykujemy dla was różne przedpremierowe recenzje, bo sporo widzieliśmy. Zanim jednak to nastąpi, to oczywiście poznajcie nasze listopadowe rekomendacje, które jak zwykle tradycyjnie znajdziecie w opisie tego wideo razem z pełną listą premier i powrotów, a jeżeli czegokolwiek brakuje, to wiecie co robić, pisać w komentarzach. Przy okazji chciałam Wam jeszcze pokazać nasz nowy neon, który dostaliśmy w prezencie na ósme urodziny naszego kanału, które akurat wypadały pod koniec października. Ten neon przygotowała dla nas firma To The Neon w ramach tak zwanego barteru, czyli po prostu oni nam zrobili ten super neon, a my o nich Wspominamy, co zresztą niniejszym robimy. Jeżeli Wam się marzy taki własny neon, to link do ich strony znajdziecie w opisie razem z hasłem do 10% zniżki. Co generalnie polecam wykorzystać, bo fajnie jest mieć własny neon. Po 8 latach my wreszcie się swojego doczekaliśmy. My jesteśmy ogólnie zachwyceni, podobnie jak jesteśmy też zachwyceni tymi nadchodzącymi premierami listopada, więc wreszcie przejdźmy do tytułów. The Mosquito Coast, sezon drugi, premiera 4 listopada Apple TV+. Naszą listopadową listę otwiera powrót tytułu, który zrobił na nas swego czasu dosyć duże wrażenie i chociaż nie jest pozbawiony całkowicie wad, to polecaliśmy Wam tą produkcję nawet w podsumowaniu najlepszych seriali zeszłego roku. Fabuła Wybrzeża Moskitów opiera się dosyć luźno na powieści autorstwa Paula pod tym samym tytułem, i opowiada o pewnym szalonym wynalazcy, który chcąc uciec przed kapitalizmem, konsumpcjonizmem i zachodnią cywilizacją, wyrusza z całą rodziną na jedną z karaibskich wysp, gdzie próbuje za wszelką cenę stworzyć utopijną komunę. W rolach głównych wystąpili Justin Theroux i Melissa George. Nowy sezon będzie miał już nie 7, a 10 odcinków. The Office.pl sezon drugi, premiera 4 listopada Kanal Plus Online. Pamiętam jak dziś: słuchajcie, kiedy Kanal Plus wpuściło do sieci zwiastun pierwszego sezonu polskiej wersji kultowego The Office, ten hejt, który się wylał na twórców serialu był tak ogromny, że trudno było w sumie uwierzyć, że przecież wcześniej nikt nie widział ani jednego odcinka. Rzaski ucichły, kiedy serial wystartował i okazał się zabawny i świetnie punktujący nasze narodowe wady, a obsada z Piotrem Polakiem jako Michałem Holcem i Adamem Woronowiczem w roli Darka okazała się absolutnym strzałem w dziesiątkę. Jeśli więc czekacie na ten drugi sezon, to mam dobrą wiadomość, dobre przyjęcie pierwszego sezonu sprawiło, że twórcy nabrali pewności siebie, dzięki czemu poziom jest nadal wysoki i bardzo równy, a recenzja już. Niedługo. The Crown, sezon piąty premiera 9 listopada Netflix. Czy piąty sezon The Crown jest obraźliwy dla członków rodziny królewskiej? To pytanie wydaje się naprawdę nurtować wiele osób, tym bardziej, że okoliczności powrotu serialu są dosyć szczególne. Zaledwie kilka tygodni temu, po 70 latach na tronie, w wieku 96 lat, zmarła królowa Elżbieta II, a koronę przejął jej najstarszy syn Karol. To właśnie on, jak również jego tragicznie zmarła ex-żona Diana, także obecna żona Kamila mają być bohaterami nadchodzącego sezonu. Rozgrywające się w latach 90. XX wieku wydarzenia owiane były skandalem i do dzisiaj trwają spory dotyczące ich prawdziwego przebiegu. W nowych odcinkach pojawi się też nowa obsada, Imelda Stanton jako królowa Elżbieta, Elizabeth Dębicki jako Diana i Dominic West jako Książę Karol. The English, nowość premiera 10 listopada HBO Max. Zemsta ma być motywem przewodnim tego wnosząc po pierwszych zwiastunach hardkorowo zapowiadającego się serialu z Emily Blunt i Chasikiem Spencerem w rolach głównych. Wyprodukowany przez BBC2 oraz uwaga uwaga zaskoczenie Amazon Prime Video, a także pokazywany w Polsce w HBO Max serial to gatunkowo western, który powinien spodobać się fanom takich produkcji jak Peaky Blinders, Stabu czy The Good Lord Bird. To opowieść o angielce, która przybywa na nowy ląd, żeby zemścić się na człowieku, który jest odpowiedzialny za śmierć dziecka. Tam jej ścieżki krzyżują się z pochodzącym z plemienia połnii, byłym zwiadowcą armii amerykańskiej, a ich interesy okazują się zaskakująco zbieżne. 1899. Nowość premiera 17 listopada Netflix. Małe seriali, które nie tylko wciągają klimatem, ale też sprawiają, że widz musi naprawdę się skupić, żeby zrozumieć fabułę. Mało, bo jest to gatunek niełatwy, którego mistrzami są niemieccy twórcy Baran Boodar i Jantje Frize, czyli twórcy fantastycznego Dark. Po dwóch latach od premiery finałowego sezonu powracają oni z nową produkcją, która również zakrzywia czas i przestrzeń, 1899 to nakręcony z ogromnym rozmachem serial tajemnicy opowiadający o załodze i pasażerach płynącego do Nowego Jorku parowca, który na swojej drodze napotyka inny zaginiony statek. W serialu zagrała międzynarodowa obsada, w tym m.in. Maciej Musiał, który potwierdzam, to naprawdę pojawia się więcej niż w jednym odcinku. Przedpremierowa recenzja 1899 już wkrótce na kanale. Somebody nowość premiera 18 listopada Netflix. Seriale koreańskie mają w sobie ogromny potencjał. Dostrzegł to już Netflix, który po globalnym sukcesie Squid Game na dobre zaczął już inwestować w produkcję z tego kraju. I choć nie wszystkie są równie ciekawe, czasem trafiają się bardzo interesujące pozycje, jak właśnie najnowsza produkcja Netflixa pod tytułem Somebody. Gatunkowo ma być to thriller psychologiczny o serii morderstw, które wydają się być w jakiś sposób powiązane z pewną aplikacją społecznościową. Jej designerka rozpoczyna śledztwo na własną rękę. Wednesday, nowość premiera 23 listopada Netflix. Seria niefortunnych zdarzeń, Sabrina, The Umbrella Academy, a teraz Wednesday. Netflix uwielbia mroczne, przyrysowane opowieści, w których pojawiają się gwiazdy. I chociaż wyprodukowana i w połowie wyreżyserowana przez samego Mistrza Mroku, Tima Bartona produkcja jest oczywiście projektem autorskim, osadzonym w uniwersum rodziny Adamsów. Trudno pozbyć się wrażenia, że jest to też serial, który trafi do widzów, którzy odnajdują się w tych przerysowanych gotyckich klimatach. W rolach głównych wystąpili Jenna Ortega jako Wednesday Adams, Louis Goodman jako Gomez Adams, Catherine Zeta Jones jako Morticia i Fred Armisen jako wujek Fester, a całość ma 8 odcinków. Eco Free nowość premiera 23 listopada Apple TV. Jeśli dla odmiany macie ochotę w listopadzie na jakiś solidny thriller z elementami akcji, to ta produkcja może Was zainteresować. Echo Free to stworzony przez laureata dwóch Oscarów Marka Bowla serial, który opowiada o poszukiwaniach zaginionej na granicy kolumbijsko-wenezuelskiej amerykańskiej naukowczyni, której śladem wyruszają jej brat oraz mąż. Chociaż panowie od lat mają raczej skomplikowane relacje. Obaj posiadają niezbędne przeszkolenie wojskowe, które może być podstawą powodzenia całej misji. W obsadzie znaleźli się Jessica Ann Collins, Luke Evans i Michiel Hilsman. Całość ma mieć 10 odcinków. Willow, nowość premiera 30 listopada Disney. Plus. 24 lata musieli czekać fani kultowego już dzisiaj filmu Fantazy pod tytułem Willow na jego kontynuację. Tyle samo czekał też Warwick Davis, który od zawsze deklarował, że chciałby powrócić jako tytułowy Willow. I w końcu się udało, choć oczywiście akcja tego odcinkowego sequela rozgrywać się będzie wiele lat po uratowaniu cesarzowej Elory Danan. Tym razem czarodziej stanie na czele szóstki bohaterów, których zadaniem będzie uratowanie świata przed zagładą. Zanim to jednak nastąpi, czeka ich mnóstwo szalonych przygód. Pierwszy sezon ma mieć 8 odcinków, a jednym z producentów wykonawczych serialu jest reżyser filmu, czyli Ron Howard. The Patient nowość premiera 30 listopada Disney Plus. Na koniec serial, który dla mnie osobiście stał się już serialem widmo. Zapowiadaliśmy go jeszcze w sierpniowym SRJ, Dostaliśmy nawet, słuchajcie, screenery, które obejrzeliśmy, a potem słuch o nim zaginął. Aż do teraz, kiedy ma się już wreszcie pojawić w Disney Plus. Za to od razu z całym 10 odcinkowym sezonem. Czy warto po niego sięgnąć? Tak, choćby dlatego, że to thriller psychologiczny współtworzony przez Joe Weisberga, czyli showrunnera. The Americans. W głównej roli wystąpił Steve Carell, który gra tu psychoterapeutę porwanego przez seryjnego mordercę, któremu ma pomóc uporać się z przemocowymi skłonnościami. To bardzo kameralna, ale dosyć ciekawa produkcja. Poza tym w listopadzie swoje premiery i powroty mają. Young Royals, sezon drugi premiera 1 listopada. The Winchesters. Nowość: Premiera 1 listopada. Kingdom of Dreams. Nowość: Mini-serial dokumentalny, premiera 2 listopada. Reboot. Nowość: Premiera 2 listopada. Interview with a Vampire. Nowość: Premiera 7 listopada. The Murders Before the Marathon. Nowość: Mini-serial dokumentalny, premiera 9 listopada. Skazana, sezon drugi, premiera 15 listopada. Tell Me Lies, nowość, miniserial, premiera 16 listopada. Fleischman is in Trouble, nowość, premiera 17 listopada. Elite, sezon 6, premiera 18 listopada. I to już wszystkie nasze rekomendacje na listopad. Jak już wspominałam, sporo tego, sporo dobra nas czeka. Dobrze, że się długie wieczory zrobiły. Pełną listę znajdziecie w opisie wideo. Wiem, że się powtarzam, ale mówię to na wszelki wypadek. Ja już w tym momencie kończę, bo gardło mi wysiada. Nie wiem, czy to słychać, ale ja to na pewno czuję. Rzućcie okiem jeszcze na nasz piękny neon. To będzie stały element wystroju naszego studia, także się przyzwyczajajcie. My bardzo szybko się przyzwyczailiśmy. Jest nam bardzo miło, że mamy coś takiego u siebie w studiu. I w tym momencie się już z wami żegnam. Oczywiście, jeżeli się podobało, to zostawcie nam lajka, subujcie nasz kanał, wpadajcie też na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. I pamiętajcie, że w najbliższym czasie będzie bardzo dużo recenzji. Ostatnio nie było recenzji, bo był ród smoka, a teraz będą recenzje, bo jest co recenzować. Tyle od nas. Dzięki.